Witam was bardzo serdecznie. Po raz trzeci chyba dzisiaj będziemy mówić na temat sytuacji w małżeństwach, ale dochodzimy do bardzo trudnego momentu, jakim jest rozwód. I w związku z tym rzeczywiście bardzo ważne było, abyśmy się o to pomodlili. Zanim jednak ten temat rozwodów przedstawię, to przekażę pozdrowienia. Pozdrowienia po pierwsze, no i przede wszystkim od zboru w Szczytnie, gdzie w sobotę wieczorem i w niedzielę rano usługiwałem. Dzisiaj otrzymaliśmy, no przed chwilą otrzymałem, nie zdążyłem jeszcze tego dokładnie przeanalizować, ale już się stało tradycją, że kiedy otrzymuję taki wykaz, to go wam przekazuję. I oto przed samym nabożeństwem otrzymałem również wykaz za ostatnie 30 dni oglądalności naszych nabożeństw. No i jest znaczny progres, tak? Mam nadzieję, że to jest progres, bo nie pamiętam poprzedniego czytania, ale tym razem od 22 lutego do 23 marca 7712 razy wchodzono na naszą stronę, na stronę Betel. Oczywiście najwięcej wejść i najwięcej oglądalności zanotowała Polska. Polska. Potem na drugim miejscu są Niemcy, na trzecim miejscu jest Wielka Brytania, na czwartym miejscu Czechy, na piątym miejscu Stany Zjednoczone. No i tak tych krajów jest prawie na dwie stronice, no więc tych oglądalności, tych wejść, by słuchać naszych i wykładów, i nabożeństw jest dzięki Bogu coraz więcej i jest dość sporo. Dziękujemy naszej służbie internetowej za programy, które są zbudowaniem dla naszych rodaków rozsianych, bo z tego to bardzo wyraźnie wynika, rozsianych praktycznie na całym globie ziemskim. Wydaje mi się, że będziecie musieli w przyszłości, być może niedalekiej przyszłości, pomyśleć o jakiejś grupie modlitewnej, która by się zajęła modlitwami o potrzeby tylko tych, to znaczy internautów, którzy zaczynają coraz częściej do nas pisać z prośbą o modlitwę w różnych sprawach. Dzisiaj na porannej modlitwie podawałem, że proszono, że miałem telefon z Walii z prośbą o modlitwę, także z Londynu, z Kanady i takich powiedzmy próśb z terenu Polski, spoza jest coraz więcej. No, musimy być uczciwi, rzetelni, skoro mówimy A, musimy powiedzieć i B. Skoro głosimy, ludzie nas słuchają, to wtedy, kiedy się zwracają z prośbami, nie możemy ich pozostawić bez naszej reakcji, a więc prawdopodobnie trzeba będzie zmobilizować jakąś grupę modlitewną, która będzie się zapoznawać z problemami, z potrzebami tych osób i systematycznie o to się modlić. No ale to już melodia przyszłości. Przypuszczam, że niedalekiej przyszłości. Trzeba będzie chyba nad tym wkrótce pomyśleć. Tak, witając was bardzo serdecznie, raz jeszcze przypomnę, o czym mówimy. Mówimy o małżeństwach. I zasygnalizowałem już uprzednio, że małżeństwo jako takie, moglibyśmy użyć takiego ludzkiego zwrotu, jest oczkiem w głowie Boga, jeśli takiego porównania można użyć. Bo kochani, zauważcie, pierwszego błogosławieństwa, jakiego kiedykolwiek Bóg udzielił komukolwiek, to było błogosławieństwo udzielone małżeństwu. Kiedy stanęli przed nim Adam i Ewa, otrzymali błogosławieństwo. I to zdradza nam serce Boga. Oczywiście po ludzku rozumiejąc, Bóg chce, aby małżeństwa były instytucjami pod każdym względem błogosławionymi. Gdy potem przechodzimy przez wieki na podstawie Pisma Świętego, to co zauważamy?
zauważamy, że Boże zainteresowanie małżeństwami wcale się nie zmniejszało. Nie, ani na moment Bóg nie przestał interesować się małżeństwami. Przypomnę tylko, że kiedy pierwsza cywilizacja Noego, pogrążyła się w straszliwych odmętach grzechu, Bóg postanowił rozprawić się, czy powiedzmy sobie, osądzić tę cywilizację, ponieważ staczanie się w grzech było nie do zatrzymania. Bóg postanowił osądzić tę cywilizację, a mimo wszystko zachował jedno małżeństwo. To był Noe i jego żona, cała rodzina, potem także trzech synów. Ale to także mówi nam wiele, że Bóg był zainteresowany zachowaniem małżeństwa. Gdy potem w czasach Abrahama dwa miasta, Sodoma i Gomora, pogrążyły się w grzechu i Bóg postanowił osądzić te miasta ze względu na ich niegodziwe postępowanie. Pamiętacie, że także i z tego miasta wyprowadzić chciał małżeństwo. Chodzi o Lota i jego żonę. Że żona Lota wybrała inną opcję, to nie zmienia postawy Boga do małżeństwa. Gdyby tylko chciała, byłaby zachowana, byłaby uratowana. Ale Bóg nikogo do niczego nie zmusza. Każdy z nas ma przed sobą decyzję, każdy z nas ma prawo wyboru, ale ona wybrała powrót z powrotem do tego pełnego grzechu miasta, no ale nie doszła, nie wróciła, obejrzała się i zamieniła się w słup soli. Gdy przechodzimy do Nowego Testamentu, to zdumiewające jest, iż Ewangelia Jana w zasadzie zaczyna się od sprawozdania, od opisania, iż Jezus wraz z uczniami udał się do Kany Galilejskiej, aby być świadkiem zaślubin. I to też podkreśla wagę małżeństwa. Chciał być z tymi znajomymi swojej matki, bo to byli znajomi jego matki. Chciał być z nimi od samego początku. Boży Syn, Stwórca nieba i ziemi, poszedł na wesele, aby być uczestnikiem, świadkiem zaślubin tamtego małżeństwa, tamtych młodych ludzi. A potem, kiedy przyszedł, pamiętacie, do Jerycha, to wszedł do domu Zacheusza, człowieka, którym gardzono, ponieważ był poborcą podatków, a więc do domu Zacheusza, celnika. A kiedy mu zarzucano, że do domu grzesznika wszedł, Pan Jezus odpowiedział, dziś się stało zbawienie domowi temu. I widzicie, kochani, to zdradza, to objawia nam serce Boga, Boga Ojca, które nie zmieniło się od początku. Jego zainteresowaniem było małżeństwo, jest i pozostanie małżeństwo. Gdy czytamy Biblię, to zauważamy w księdze Nehemiasza, iż Bóg natchnął autora tej księgi, aby napisał do mężów i żon, ojców i matek, by walczyły o swoje domy. W księdze Nehemiasza w 4 rozdziale, w 14 wierszu jest napisane: walczcie o waszych synów, o wasze córki, o waszych ojców i wasze matki. Ja chciałbym to samo powtórzyć. Ojcowie, walczcie o wasze dzieci. Matki, walczcie o wasze córki. Mężowie, walczcie o wasze żony, a żony, walczcie o waszych mężów. To tak łatwo jest powiedzieć, z nim się nie da żyć, z nią się nie da żyć. To tak łatwo powiedzieć. A ile starania włożyliśmy w to, żeby walczyć o naszych partnerów, nasze partnerki, nasze dzieci, naszych synów. A przecież Boże Słowo nas do tego zobowiązuje. Dalej, gdy czytamy Boże Słowo, to zauważamy, co powiedział Jozue. Jozue także powiedział w ten oto sposób: ja i dom mój służyć będziemy Panu. I to jest mądre, jeśli ojcowie,
jeśli ojcowie, dziadkowie, jeśli starsi, nie tylko starsi, wypowiadają słowo zwycięstwa nad swoim potomstwem. A więc niejako ogłaszają prawo nieba do swoich synów, swoich córek, swojego domu. Bo jeśli nie będziemy ogłaszać praw, my praw nieba do naszych domów, rodzin, to ktoś się znajdzie taki, kto swoje prawa będzie usiłował wprowadzić do naszych rodzin. Niech się dowie wróg ludzkości, że prawa do naszego domu ma Wszechmogący. Ogłaszajcie więc prawa do swoich domów, prawa Boga. Pozwalajcie, otwierajcie przed Bogiem, jak powiedziałem, domy swoje, by domy nasze, nasze rodziny, nasze małżeństwa należały do Boga. A więc, kochani, Boże serce się nie zmieniło. Boże serce pozostaje niezmienne. On kocha małżeństwa, On jest zatroskany o rodziny. I dlatego chcę powiedzieć na samym wstępie, że niezwykłym bólem przeszywane jest Boże serce, kiedy na ziemi następują rozwody. Kiedy ta instytucja, ta komórka, której Bóg tak chciałby udzielić nieba, udzielić szczęścia, kiedy to się rozpada, kiedy to się rozlatuje, kiedy następują rozwody. Nie dziwmy się więc, iż Bóg przez proroka Malachiasza, o czym czytaliśmy na poprzednim wykładzie, powiedział: nienawidzę rozwodów. Nienawidzę rozwodów, ponieważ Bóg jest świadomy, jak bardzo zranione zostaje serce żony, jeśli mąż ją opuszcza. Jak bardzo zranione jest serce męża, gdy żona odchodzi. Bóg jest świadomy, jak bardzo cierpią dzieci, jeśli w tym małżeństwie się w międzyczasie pojawiły, kiedy rodzice się rozwodzą. Dlatego rzeczywiście Bóg ma rację, kiedy mówi, że nienawidzi rozwodów, ponieważ każdy rozwód powoduje dramatyczne skutki, powoduje zranienia, powoduje uraz psychiczny, zarówno u jednej, jak i u drugiej strony. I nawet jeśli, jak powiedziałem poprzednio, zawarte zostanie ponowne małżeństwo, to małżeństwo naprawdę nie może być szczęśliwe i nie jest szczęśliwe, bo gdzieś ta świadomość rozbitego małżeństwa, rozwiedzionego małżeństwa w przeszłości idzie za tymi małżonkami. I on nie jest szczęśliwy, jeśli zawiera nowe małżeństwo i ona. Pan Jezus powiedział, pamiętacie, do Samarytanki. Pytał ją: ilu, przyjdź przyprowadź swojego męża. A ona odpowiedziała: ja nie mam męża. A Jezus powiada: masz rację. Pięciu mężów miałaś. I ten, z którym teraz żyjesz, też nie jest twoim mężem. On wiedział, że to byli tylko po prostu przygodni partnerzy. A więc to byli tylko ludzie, z którymi trwała w związku. Ale to nie byli prawdziwi mężowie. Także ten drugi, ten trzeci, to nie jest ten prawdziwy partner. Ten prawdziwy partner to jest ten, z którym wstępujemy po raz pierwszy w związek małżeński. Dzisiaj obiecałem, że będę mówił o rozwodach, bo choć Bóg nie cierpi rozwodów, to jednak zdarzają się przypadki rozchodzenia się. I dzisiaj chcę wam przedstawić trzy różniące się od siebie postawy do rozwodów. W różnych kościołach różnie się ten temat traktuje i różnie się naucza. I w związku z tym dobrze będzie, jeśli będziemy wiedzieć, jakie są w społecznościach ewangelicznych, w kościołach, nie umijając kościoła także i katolickiego, jakie są postawy do rozwodów. I te trzy postawy chciałbym dzisiaj omówić. Oczywiście nie z wszystkimi trzema się zgadzam, ale chcę wam je po prostu przedstawić. Pierwsza postawa powiada: nie ma żadnego, absolutnie żadnego usprawiedliwienia dla rozwodu.
A więc bardzo zdecydowana i bardzo kategoryczna postawa. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla rozwodu. I zwolennicy tej teorii twierdzą, że rozwód jest pogwałceniem Bożego wzorca i dlatego w żadnym wypadku, w żadnych okolicznościach nie jest on dopuszczalny. A więc to jest bardzo rygorystyczna, bardzo stanowcza decyzja. Twierdzą zwolennicy tej teorii, że rozwód jest zerwaniem przymierza i nie ma dla niego żadnego usprawiedliwienia. I powołują się przy tym na następujące miejsca, cytaty Pisma Świętego. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, 6 wiersz. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. A więc nie ma możliwości przeprowadzenia przed rozwodu, przed sądem, ponieważ człowiek nie ma prawa rozłączyć. Tym bardziej, że rozwody odbywają się nie w kościele. To nie pastor udziela rozwodu. Pastor oczywiście asystuje przy zaślubinach. Tym bardziej, że jak powiedziałem, rozwody odbywają się w świeckich sądach, w świeckich instytucjach. A więc dochodzą wyznawcy tej teorii do wniosku, jak to jest możliwe. W zborze, w kościele, przed Bogiem zawarty został związek, Bóg ich połączył, a teraz idą do świeckiego urzędu, jakim jest sąd, i sąd rozdziela to, co Bóg złączył. No i w związku z tym zrozumienie idzie w tym kierunku, nie ma czegoś takiego jak rozwód. Nie wiem, czy mam wszystkie miejsca czytać, czy nie, może sobie tylko zapamiętajcie albo zapiszcie. Także w liście apostoła Pawła do Rzymian, w rozdziale 7, wierszu 2, jest ta sama myśl w pewnym sensie powtórzona. Także w Kaznodzieja Salomona, rozdział 5, wiersz 4. Lepiej nie składać ślubów, niż nie wypełnić tego, co się ślubowało. A więc jeśli on i ona w obecności Boga i Kościoła sobie coś ślubują, a ślubują sobie wierność do końca życia, w dniach dobrych, jak i złych, ślubują sobie, że będą się sobą wzajemnie opiekować, o siebie wzajemnie troszczyć, a więc takie śluby składają, Bóg te śluby słyszy. Bóg je słyszy, bo ucho Boże jest na każdym miejscu. To nic, że te śluby są składane w obecności sługi Bożego pastora albo w innych okolicznościach. Bóg je słyszy. A Bóg nie tylko je słyszy, Bóg je także rejestruje, zapamiętuje. Nie myślcie, Bóg nie cierpi na sklerozę tak jak ja, żeby nie pamiętał, co słyszał. I teraz jeśli ktoś łamie to przyrzeczenie, a więc zrywa, nie wypełnia to, z czego przyrzekał, no, podpada pod ten sąd. To lepiej, żeby takich ślubów nie składał, bo wtedy bierze odpowiedzialność za to, co przyrzeka. Możecie sobie jeszcze inne miejsca zapisać, których ja czytał już nie będę, ale one tego wszystkiego dotyczą. Ewangelia Marka, rozdział 10, od 1 do 9 wiersza, i Ewangelia Łukasza, rozdział 16, wiersz 18. A więc cały czas ta teoria powiada, że nie ma możliwości rozwodu. Pierwszy mąż jest tym prawowitym mężem, nie ma możliwości rozwodu. A więc nie wchodzi w grę żaden rozwód. Prawda, że to jest bardzo drastyczna postawa. No ale tak się w niektórych kościołach sprawy rozwodu traktuje. Druga postawa, trochę nam bliższa, druga postawa powiada, że jest tylko jedna podstawa do rozwodu. Jest tylko jedna opcja umożliwiająca rozwód. Tą opcją, która umożliwia rozwód, jest cudzołóstwo partnera.
A więc partner, który przyrzekał wierność, który przyrzekał czystość małżeńską, staje się wiarołomny. A więc to, co obiecał, teraz łamie i popełnia cudzołóstwo. Chciałbym jednak zauważyć, że jeśli nawet tak się zdarzyło, to nie oznacza, że to ten rozwód musi absolutnie, bezwarunkowo nastąpić. To zależne jest od osoby, która została zdradzona. Jeśli, powiedzmy sobie, nazwijmy to po imieniu cudzołożnik albo cudzołożnica, a więc osoba, która złamała przyrzeczenie, popełniła cudzołóstwo, bez względu na to, czy to jest ona, czy to jest on, jeśli pokutuje z tego, co zrobiła, jeśli przeprasza, jeśli odwraca się od tych złoczynów, to osoba wierząca zobowiązana jest do wybaczenia i do nierozwodzenia się. To nie może być wykorzystane jako pretekst do bezwarunkowego rozejścia się, ale pod warunkiem, że ta osoba, która zgrzeszyła, która zawiniła, no widzi swój błąd. No był to jakiś jednorazowy przypadek. No gdzieś się mu noga potknęła, czy jej, czy jemu, i w związku z tym wyznaje to swojemu partnerowi, przeprasza go za to, pokutuje, prosi Boga o przebaczenie, to jeśli ten partner, widząc tę postawę, czy partnerka, nie jest zobowiązana do tego, aby się rozwodzić, ale to od niej zależy. Nie powinna, no ale czasem się zdarza, że następuje rozwód. Rozwód według tej teorii jest dopuszczalny wtedy i tylko wtedy, gdy osoba, która popełniła cudzołóstwo, nie chce pokutować i nadal go praktykuje. Rozumiemy. A więc to nie była jednorazowa jakaś głupia wpadka, głupia przygoda, no ale w tym trwa ta osoba. Ciągle w tym trwa. Zdradza bezustannie swojego partnera i nawet nie widzi potrzeby pokutować, nie widzi potrzeby przepraszać, nie widzi potrzeby użalać się, to znaczy przepraszać. No to wtedy oczywiście nie ma innego wyjścia, jak tylko zdradzana, sponiewierana osoba może domagać się rozwodu. Niektóre kościoły, ja myślę, że to jest dobra praktyka i myślę, że co prawda w naszym kościele nie jest ona stosowana, ale myślę, że to jest dobra praktyka, jeśli nastąpiło to nieszczęście polegające na tym, że zerwane zostały śluby, no bo to jest zerwanie ślubu, bo on i ona ślubowali sobie wierność, ślubowali sobie czystość, ale nastąpiło rozejście, zerwanie tego ślubu, sponiewieranie tego ślubu. I w związku z tym w niektórych kościołach stosuje się, że po pokucie, opamiętaniu się osoby, która zerwała te śluby, są jak gdyby na nowo odnawiane śluby. A więc jeśli sobie małżonkowie wzajemnie przebaczyli, a więc jeśli to zostało im sobie, jeśli sobie wybaczyli, to prosi się wówczas czy to kapłana, czy pastora, czy jakiegoś innego duchownego w jakimś gronie rodzinnym najczęściej o ponowne złączenie ich więzami ślubnymi, więzami małżeńskimi, może małżeńskimi, nie ślubnymi, małżeńskimi, no bo tamte zostały zerwane. I wtedy duchowni
wtedy pastor, wtedy powiedzmy jakieś grono starszych, czy to w domu, czy w innym miejscu, jeszcze raz łączą ich poprzez modlitwę i błogosławią ich do dalszego pożycia. Takie praktyki gdzieniegdzie się stosuje. Sami rozsądźcie, czy to jest dobre, czy nie. W moim przekonaniu jest to absolutnie wskazane. Jest to absolutnie dobre. Wtedy w obecności tych, którzy o to się modlą, oni sobie przebaczają raz jeszcze, oni raz jeszcze podają sobie ręce, oni raz jeszcze potwierdzają ślub przed Panem. No bo tamten został zerwany na skutek nieodpowiedzialności jednego z współmałżonków. Trzecia postawa powiada, że oprócz cudzołóstwa, o którym mówiliśmy przed chwilą, istnieją także inne powody do rozwodu. Uważa się, że motywacją do rozwodu w skrajnych przypadkach, nie nadużywając, w skrajnych przypadkach może być także, co? Na przykład zboczenie seksualne jednego z współmałżonków. Zmuszanie do uprawiania, załóżmy, seksu zbiorowego. No takim zboczeńcem, no załóżmy, hipotetycznie może być mąż. I żąda od żony, żeby szła razem z nim gdzieś na jakieś orgie seksualne. No więc co? Może czy nie może? Oczywiście, że nie może. No, ale jeśli to przybiera formę niebezpieczną, to wymuszanie, no to mówi się, że w tej sytuacji partnerka, bo to może być tak równie dobrze druga strona, może ubiegać się o rozwód. Bo nie da się żyć w takich okolicznościach i w takiej sytuacji. Dalej, że także powodem do rozwodu może być choroba zakaźna, zwłaszcza AIDS, której nabył się partner albo partnerka już będąc w związku małżeńskim na skutek stosunków z kimś tam zarażonym. I wtedy wnosi to jak gdyby do swojego małżeństwa. Oczywiście to wtedy może pociągnąć ze sobą skutki także jeśli chodzi o dzieci. A zatem to też wedle tej teorii może być przyczynkiem do wystąpienia o rozwód. Po trzecie, stałe psychiczne i fizyczne maltretowanie partnera. No są niektórzy tacy, damscy bokserzy i tak dalej, którzy się wyżywają na słabszym naczyniu, jakim jest kobieta. No i albo psychicznie wykańczają, albo fizycznie maltretują. No więc ta teoria powiada, no jaki jest sens dalszego z sobą przebywania? Jaki jest sens, skoro to jest piekło na ziemi, skoro to jest męczarnia, skoro to jest jedno wielkie nieszczęście? To czy nie lepiej się rozejść? Mówimy o rozwodach. Nie mówimy w tym momencie o ponownych związkach. O tym będziemy w którymś momencie mówić, ale na razie rozważamy przyczyny ewentualnego rozejścia się. I zwolennicy tej teorii tłumaczą ją następująco. Tu mówimy o wierzących rozwodach. Skoro niewierzący partner, gdy chce się rozwieść, to w każdej chwili może. Mówiliśmy o tym poprzednim razem. I wtedy... I nawet wtedy, gdy wina jest po jego stronie, a więc może się rozwieść, niewierzący partner, jak nazwaliśmy go, poganinem. I zadają sobie zwolennicy tej teorii pytanie, to dlaczego, skoro niewierzący partner, poganin, może odejść, nawet jeśli jest winien,
to dlaczego sprawiedliwy Bóg miałby zabraniać i gorzej traktować swoje dziecko i kazać mu znosić upokorzenie z powodu grzesznego partnera? Takie pytanie zadają. No jak to, czy to jest sprawiedliwe, żeby ten, powiedzmy, poganin zawinił i odchodzi, no a ona, powiedzmy sobie, czy on, dziecię Boże, żyjące w czystości, musi się męczyć? Dlaczego niewinny wierzący partner albo partnerka miałaby cierpieć przez całe życie, skoro opuścił go niewierzący partner, który w międzyczasie założył sobie rodzinę i w oczywisty sposób drwi z wierzącego i z jego samotnego życia? A więc takie przypadki się zdarzają. Takie przypadki się zdarzają. No i w związku z tym istnieje pewne napięcie. Osoba niewinna została opuszczona. To czy może wstąpić w związek małżeński, czy nie? Tamten się w ogóle nie przyjmuje, pojął sobie inną i jeszcze sobie robi drwiny i kpiny z jej samotności, z jej cierpienia. Czy w tej sytuacji Bóg byłby sprawiedliwy, do końca sprawiedliwy, skoro kazałby cierpieć swojemu dziecku? Czy byłby sprawiedliwy? To są pytania, które nie zawsze znajdują odpowiedź. Ja wiem, że łatwiej się odpowiada tym, którzy są w związkach małżeńskich i nie mają żadnych problemów w swoim małżeństwie. Syty głodnego nie rozumie. Taka jest prawda. Taka jest prawda. W związku z tym, będąc w małżeństwie, trudno jest zrozumieć tę cierpiącą osobę, którą opuścił niegodziwy partner albo niegodziwa partnerka. Trudno ją zrozumieć. Mogę służyć pewnymi przykładami. W Bielsku mi się to zdarzyło, że partnerka, żona odeszła od męża. Przez wiele lat jeździł za nią po melinach, wyciągał ją z najgorszych miejsc, ale ona znowu wracała i znowu wracała. Policja ją pijano przywoziła, włóczyła się z mężczyznami po ulicach Bielska. Aż w końcu przyszedł do nas i powiada: bracia, no, nie ma ratu, nie ma szans, żeby w jakikolwiek sposób ją odzyskać. Dlaczego ja miałbym cierpieć z tego powodu, że ona stała się ladacznicą, odeszła? Ja chciałbym, ale ona nie chce. No więc czy jest to sprawiedliwe, humanitarne nawet, powiedzieć mu: cierp ciało, skoroś chciało? No nie jestem aż tak co do tego przekonany. To znaczy, chciałbym powiedzieć tak, nie możemy się decydować od tak z byle przyczyny na rozwód, jeśli nie wykorzystaliśmy wszystkich przez Biblię nam dających możliwości. Co mam na myśli? Znowu się posłużę przykładem. Pastor Yonggi Cho, pastor tego największego zboru w Korei, w Seulu, opowiadał kiedyś zdarzenie. Na jednej z konferencji opowiadał zdarzenie. Pewnego dnia, kiedy siedział w biurze, kiedy pracował w biurze, przyszła do niego pewna siostra. Weszła do jego pomieszczenia, do jego biura o kulach. No, jeśli się ma milion osób w zborze, to jest zrozumiałe, że nie wszystkie się zna. Że nie wszystkich można poznać. I on też oczywiście nie zorientował się nawet, że to jest osoba wierząca, że to jest siostra z jego zboru. No i rozpoczęła się rozmowa. I w trakcie tej rozmowy dowiedział się, że jakiś czas temu odszedł od niej partner, mąż. Odszedł od niej partner, mąż. Wierzący. Znalazł sobie inną kobietę, atrakcyjniejszą niż ona, i odszedł. A ona została z dwojgiem dzieci. Ona została z dwojgiem dzieci. Mówi: pastorze, czy ty sobie wyobrażasz? On z tą swoją spaceruje jakby na złość pod oknami mojego domu, po to, żeby mi dostarczać cierpienia i bólu. I wiesz, pastorze, że ja go
przez to, choć mi jest przykro mówić, ale znienawidziłam. Znienawidziłam do tego stopnia, że nie mogę mu tego wybaczyć. A jeszcze tym bardziej, że w ostatnich, jak gdyby, w ostatnim czasie, jak gdyby zaniemogłam na moje nogi. Jestem kaleką i nie mam środków do życia. A mam przecież dwie małoletnie córki, które chodzą do szkoły. Pastorze, pomóż mi. Pomóż mi. Ona mówi, ja nie przyszłam tu żebrać o pieniędzy, ale przyszłam, żebyś mi pomógł, doradził, co ja mam zrobić. I wtedy Yonggi Cho mówi, pochyliłem na chwilę głowy i mówiłem, Panie Boże, co jej powiedzieć? Co jej powiedzieć? I nagle Duch Święty mówi mu, powiedz jej, żeby przebaczyła. Żeby przebaczyła niezależnie od bólu, od zranienia, od cierpienia. Żeby przebaczyła. I żeby go złożyła w moich rękach, w Bożych rękach. Żeby nie sama usiłowała go nawrócić, walczyć, zmagać się, ale żeby go pozostawiła po przebaczeniu w moich rękach. I on jej mówi, słuchaj siostro droga, tak wyraźnie czuję, żeś powinna bez względu na tę okropną, bolejącą krzywdę przebaczyć swojemu eksmałżonkowi. I jednocześnie, żeby on nie ciążył na tobie, żeby cię nie przygniatał, żebyś nie miała z jego powodu cierpień w nocy i w dzień. Powierz go w ręce Boże. Złóż go z siebie. Zrzuć go z siebie. Połóż go w ręce Boże i proś Boga, żeby uczynił z nim według swojej woli. I mówi, w tym momencie, jak to jej powiedziałem, ona zareagowała bardzo impulsywnie. Pastorze, ty mnie nie rozumiesz. Krzywda moja jest tak wielka, że ja temu człowiekowi wybaczyć nie mogę. Nie mogę mu, pastorze, wybaczyć. To wtedy mówi, siostro droga, skoro ty mu nie potrafisz wybaczyć, choć chciałabyś się modlić o uzdrowienie swoich nóg, bo też z takim celem przyszła, ja się o ciebie modlić nie będę, bo to nie ma sensu. Bo to jest tylko klepanie. Nasza modlitwa nie wyjdzie powyżej sufitu. Najpierw musisz przebaczyć. Oczyścić swoje serce, uwolnić je od ducha zawziętości. A wtedy, droga siostro, będziemy się modlić o twoje uzdrowienie. Nie, pastorze, ja do tego nie jestem gotowa. Nie jestem zdolna przebaczyć swojemu mężowi. No, Tomasz, dokonałaś wyboru. Jeśli nie chcesz, ja się o ciebie modlić nie będę. Dobrze, że mnie tam nie było, bo ja bym się pomodlił. No ale to ja, choćbym był świadomy, że Bóg i tak niczego nie zrobi, skoro ona nie potrafiła przebaczyć. No i w związku z tym ona wyszła z jego pokoju i odchodziła. Ale w pewnym momencie zawróciła i z płaczem znowu stanęła w drzwiach pokoju biura Yonggi Cho. I mówi, pastorze, nie mogę odejść stąd w takim stanie. Proszę, pomóż się, żebym mogła przebaczyć. Chcę mu przebaczyć. Jestem gotowa mu przebaczyć. No i wtedy się pomodlili. Ona wyznała, że mu przebacza, choć bardzo cierpi, ale że mu przebacza. Prosi Boga, by uleczył jej zranienia, zranienia jej serca. I z łaską złożyli go wspólnie razem w ręce Boga. Powiedzieli, Boże, my nic zrobić nie możemy, ale Ty się nim zajmij. Ty się nim zajmij. Od dzisiejszego dnia my się przestajemy nim zajmować, a prosimy, od dzisiejszego dnia Ty się zajmij. Ty się nim zajmij. No i ona uśmiechnęła się, no bo ciężar jej serca spadł, rozradowała się, uśmiechnęła się i poszła. I po iluś tam miesiącach, nie pamiętam już jak to długo trwało, znowu się pojawia w drzwiach gabinetu biura. On jej nie poznał, bo jak mówię, milion ludzi to nie 300 osób. Nie poznał jej, ale widzi, że idzie jakaś kobieta o kulach, a jednocześnie widzi, że za nią stoi jakiś mężczyzna.
pomyślał, że może jakieś małżeństwo w jakimś celu przyszło. A więc poprosił ich do środka. No i ona wtedy mówi: pastorze, czy ty mnie poznajesz? Siostro, wybacz, ale naprawdę cię nie poznaję. To ja jestem tą osobą, która tu była u ciebie wtedy i wtedy, mówiąc ci o swoim problemie małżeńskim, o tym, że nas mąż opuścił i że sobie spaceruje z jakąś inną kobietą pod nasz dom. Dzisiaj chcę i wtedy się modliliśmy. I wtedy tego mojego męża złożyliśmy w ręce Boże. I pastorze, przyszłam ci dzisiaj powiedzieć, że oto on. Oto on. Wiesz, 2 czy 3 miesiące temu przyszedł do mojego domu zapłakany, skruszony, pokutujący. Padł na kolana przede mną i moimi dziećmi i prosił o przebaczenie. Prosił o wybaczenie, że on już dłużej tego nie wytrzyma. I żebym go przyjęła z powrotem, bo oni jeszcze w tym międzyczasie rozwodu nie wzięli. A więc żebym go przyjęła z powrotem. No i co zrobiłaś? No przyjęłam go. I dalej jesteśmy mąż i żona, a dzieci mają ojca. I mówi pastor, tak się niezwykle rozradowałem, tak się ucieszyłem, że podbiegłem do nich, włożyłem na nich ręce i błogosławiłem ich. A potem oni wstali, objęli się jeszcze przy mnie, jeszcze raz się przepraszali, a ja im jeszcze raz błogosławiłem. I już się odwracali, chcieli wyjść, a nagle mówi Jongi-cho, Pan do mnie przemówił, ale tyś o czymś zapomniał. Jak to, Panie? O czym ja zapomniałem? Przecież modliliśmy się o ich pojednanie. Pojednali się. Przecież modliłem się, żeby dzieci odzyskały, ojca odzyskały. Co zapomniałem? Zapomniałeś pomodlić się o jej uzdrowienie. Bo ona na kulach odchodziła. I on przywołał ją i mówi, siostro, wróć. I znowu przykuśtykała na kulach do niego, włożył na nią ręce i mówi, bądź uzdrowiona w imieniu Jezusa Chrystusa. Wyrzuciła kulę, przyszła na kulach, wracała zupełnie uzdrowiona. Halleluja. Bóg jest cudowny. Czasem problem tkwi w przebaczeniu. Problem tkwi w zawziętości. Problem tkwi w naszej zadziorności. Skrzywdził mnie i ja ci tego nie wybaczę, a jeśli ci nawet wybaczę, to ci nie zapomnę. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. No Bóg wtedy jest ograniczony naszą postawą. Dlatego też Bóg chce rozwiązywać nasze skomplikowane sytuacje, chce pomagać swoim dzieciom i oczywiście zawsze staje po stronie swoich dzieci. Tych zwłaszcza, którym się dzieje krzywda. Ale jego dzieci muszą zajmować właściwą postawę. I dalej udowadniają ci ludzie, że byłoby to niezgodne z cechą Boga. Niezgodne z cechą Boga, gdyby sprawiedliwy Bóg nie brał w obronę swoich dzieci, gdy są krzywdzone. A przecież Pan Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale od 6 do 8 wiersza, że nawet jeśli długo zwleka, to w ostateczności bierze w obronę swoje dzieci. Bierze w obronę swoje dzieci. I że w związku z tym rozwody no, czasem są dopuszczalne, czy są dopuszczalne. I na dowód tego, że rozwody są dopuszczalne, ci, którzy tę teorię wyznają, udzielają takich oto rad, czy takich oto odpowiedzi. Oczywiście mówią tak, choć Bóg nie planował rozwodów, uznając jednak ludzką słabość i różne okoliczności życia, bo co małżeństwo, to pewnie różne inne okoliczności życia. W skrajnych przypadkach, choć Bóg tego nie planował, ale w skrajnych przypadkach Bóg dopuszcza rozwody. Dopuszcza rozwody. I powiedzmy, przywoływane są w tym momencie dwa miejsca Bożego Słowa. 5 Księga Mojżeszowa, 24 rozdział,
od 1 do 4 wiersza. Jeżeli ktoś pojmie kobietę za żonę, a potem zdarzy się, że ona nie znajdzie upodobania w jego oczach, gdyż on odkrył w niej coś odrażającego, to wypisze jej list rozwodowy, wręczy jej go i odprawi ją ze swego domu. I tak dalej, i tak dalej. No nie będę czytał całego. Ewangelia Mateusza, porównajmy to z Ewangelią Mateusza z 19 rozdziałem. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, 8 wiersz. Rzecze im, Mojżesz pozwolił wam odprawić swoje żony ze względu na zatwardziałość serc waszych, ale od początku tak nie było. A więc o co chodzi? Chodzi o to, że w skrajnych okolicznościach, choć to nie było oryginalną wolą Bożą, w skrajnych okolicznościach Bóg jakby dozwolił rozwiązanie tego, co było związane. Żeby powiedzmy sobie, no wracajmy do tego kontekstu, jego dziecko, jego córka albo jego syn, no nie cierpiał z powodu tego poganina albo tej poganki. I w związku z tym w tej sytuacji jak gdyby Bóg przyzwala na coś takiego jak rozwód, choć to nie było intencją Boga, by coś takiego zaistniało. I powiedzmy sobie, przywołuje się tu jako przykład przypadek z Paschą. Przypadek z Paschą. Oryginalny nakaz dotyczący Paschy mówił, że ma być ona obchodzona w pierwszym miesiącu roku. Ale gdy się okazało, i o tym jest mowa, gdy się okazało, że obchodzenie Paschy, choć to miało być wiecznym nakazem, że to miało być po wsze czasy, ale gdy się okazało, że jest to niemożliwe, Bóg wyjątkowo wyraził zgodę na obchodzenie jej w drugim miesiącu. Czwarta Księga Mojżeszowa, 9 rozdział, 5 wiersz. Ja przedstawiam te różne opcje, różne hipotezy. I obchodzili Paschę w pierwszym miesiącu, 14 dnia tego miesiąca, pod wieczór na pustyni Synaj. Synowie Izraelscy uczynili wszystko tak, jak Pan rozkazał Mojżeszowi. A więc tu jest zapis mówiący o tym, że Pascha ma być obchodzona w pierwszym miesiącu. A teraz popatrzcie na 10, 11 wiersz. Będą ją obchodzić w drugim miesiącu, 14 dnia pod wieczór. Będą ją spożywać z prześnikami i gorzkimi ziołami. W międzyczasie okazało się, że było to niemożliwe, żeby obchodzić ją w pierwszym miesiącu. Więc choć to było Boże zalecenie, Bóg jednak, będąc wyrozumiały wobec sytuacji, wyraził zgodę na to, aby Pascha była obchodzona w drugim miesiącu. Dalej, wyznawcy tej teorii dowodzą dalej, że nawet sam Bóg, mówię w cudzysłowie, rozwiódł się. Zaległa cisza. Że nawet sam Bóg rozwiódł się. Pewnie wiecie, o co mam na myśli. Pojął sobie jako oblubienicę kogo w Starym Testamencie? Izraela. Pojął, zaślubiny miały miejsce na górze Synaj. Ale gdy okazało się, że ta oblubienica, jaką jest, był Izrael, stała się niewierna, pojął sobie inną oblubienicę. I możecie o tym czytać w Księdze proroka Izajasza, 50 rozdział, 1 wiersz, kiedy Bóg mówi, wasi ojcowie i tak dalej byli niewierni i w związku z tym nastąpiło zerwanie przymierza. 50 rozdział, 1 wiersz. Jeremiasz, 3 rozdział, 8 wiersz. Małżeństwo jest zobowiązaniem się dwóch, a nie jednej osoby do wierności przez całe życie.
Jeśli więc jeden z partnerów tego ślubowania zawodzi, to uniemożliwia w ten sposób dotrzymanie zobowiązań drugiemu. I w tej sytuacji ten drugi jest wolny od danej przysięgi, bo nie ma dla kogo ją dotrzymać, skoro ten drugi pierwszy zdradził. A więc rozwód, dalej następnym argumentem tej grupy osób jest taki, że rozwód, choć jest grzechem, ciekawą rzeczą jest, że nie ma go w kontekście grzechów niewybaczalnych. Jest tylko jeden grzech niewybaczalny, ani w tym, ani w przyszłym wieku, to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Natomiast do tej kategorii grzechów nie należy rozwód. I to są właśnie te trzy opcje, które w chrześcijaństwie się spotyka. Nie ma żadnego rozwodu. Koniec, jeszcze raz powtarzam, koniec, koniec. Drugi, wszeteczeństwo, cudzołóstwo. A więc cudzołóstwo partnera. Ale to nie jednorazowy przypadek. Permanentne, stałe trwanie w cudzołóstwie daje szansę rozwodu. I trzeci, to ten, o którym mówiłem, że są także inne powody do rozwodu, i że rozwód w takim przypadku nie jest grzechem. A zatem to są trzy dominujące poglądy. Między nimi, jednym, drugim i trzecim, są jeszcze pomniejsze zrozumienia, ale wybaczcie, ja ich przedstawiać nie będę. Nie będę się wdawał w szczegóły. Z tym, że rozwód to rozwód. Ale czy rozwiedziony może powtórnie wyjść za mąż, czy rozwiedziona może powtórnie wyjść za mąż, albo ożenić się, a więc powtórne małżeństwo, to już jest zupełnie inne pytanie. To już jest zupełnie inne pytanie, na które dzisiaj odpowiadać nie będę. Na to pytanie odpowiem następnym razem. Czy rozwiedziona z takiego czy innego powodu osoba może stanąć ponownie na ślubnym kobiercu? To jest zupełnie już inne pytanie i zupełnie inna odpowiedź. I my dzisiaj się tym zajmować nie będziemy. Ale będziemy się tym tematem zajmować na przyszły raz. Czy rozwiedziony, rozwiedziona może powtórnie wychodzić za mąż? To już jest zupełnie inne zagadnienie. Bo przecież rozwiedziony może żyć bez powtórnego małżeństwa, zawierania związku małżeńskiego. Ale na to pytanie, jeśli przyjdziecie w przyszły wtorek, będziemy szukać następnym razem odpowiedzi.